Witam serdecznie fanów Blendera. Dziś omówię dla Was proces modelowania samochodu osobowego. Obserwując pokaz, widzicie, jak samochód osobowy przeobraża się z modelu wysokopoligonalnego do modelu prymitywnego, zbudowanego z klocka i dwóch cylindrów. Zainteresowanych zapraszam na film, w którym opowiem, co i jak zrobić. Żeby wymodelować samochód, wyszukałem w sieci potrzebnych obrazów referencyjnych. Tu z pomocą przyszła mi wskazana strona. Wyszukałem konkretny model. Klikam w podgląd miniatury i wyświetlam obraz w osobnej karcie. Podmieniam MID na ORIG i mam dostęp do oryginalnego pliku. Plik zapisuję na dysku. Kolejny krok to Blender. Tu instaluję obrazy referencyjne. Wybieram widoki ortograficzne według osi X, Y, Z. Importuję obraz referencyjny jako background. Pozycjonuję obraz zespolony, korzystając z interfejsu nawigacyjnego obrazka po prawej. Teraz mogę dodać trzy prymitywy oraz zgrać je z rysunkami referencyjnymi. Za pomocą wtyczki Burn Tool zaznaczam segmenty i wykonuję operację logiczną. Shift-Ctrl-B, Unia. Mam teraz jeden obiekt. Siatkę 3D, którą w trybie rzeźby poddaję działaniu narzędzia Remesh na następujących ustawieniach. Voxel size 0,02, włączone, fix poles, smooth normals, volume. Potem stosuję jeszcze mesh filter w trybie smooth. W ten sposób uzyskuję obły kształt bazowy. Kolejny etap. Retopologia. Tu wykorzystuję przygotowany kształt bazowy i narzędzie PolyBuilding. Na moim kanale jest aktualny poradnik w temacie retopologii. Układ poligonów projektuję zgodnie z topografią obrazów referencyjnych. Uzyskuję w ten sposób model Love Poly. Z pomocą przyszły dwa modyfikatory: Mirror i Shrink Wrap. Kolejny etap. Dodaję modyfikatory Mirror i Shrink Wrap do modelu Love Poly. Mam nowy model Hike Poly. Dodaję dwa nowe modyfikatory: Subdivision Surface i Weighted Normal na pokazanych ustawieniach. Potem selekcjonuję wybrane krawędzie i przypisuję do nich Crease 1.0. W
ten sposób podkreślam profil karoserii samochodu. Kolor krawędzi. Magenta informuje o dodanym profilu. Kolejny etap. Mam wystylizowaną karoserię. Czas na wydzielenie segmentów. Zaznaczam krawędzie rozcięć. Ctrl-E Mark Sharp. Krawędź przyjmuje zabarwienie seledynowe. Mam gotowe segmenty. Modyfikatory Edge Split, Solidify, Bevel, Subdivision, Surface i Weighted Normal na pokazanych ustawieniach dopełniają dzieła. Teraz mam już gotowy model i renderuję dla Was scenę. Jeżeli chcecie się dowiedzieć więcej szczegółów o modelowaniu 3D, oglądajcie moje inne filmy na kanale Krzy1958. Serdecznie do tego zapraszam. Dziękuję za uwagę.